witam przyjaciół, artystki, pani Moniki Koniecznej, która dzisiaj przygotowała u nas swoją wystawę. Tytuł wystawy zobowiązuje nas do tego, żebyśmy się czuli odświętnie bardzo, bo kwiat dla mnie to znaczy dla każdego z nas. Artystka mówi o kwiecie dla mnie, bo każdy z nas z ogromną przyjemnością kwiat w ręku będzie trzymał, cieszy się, kiedy go otrzymuje, kiedy jest pięknie namalowany na obrazie, kiedy nam towarzyszy w życiu. A teraz przybliżę Państwu postać artystki. Oczywiście przyjechała z daleka, bo z Wrocławia, tam żyje, tam mieszka, tam uczęszczała do szkół. Sztuka, bo malowanie, bo malarstwo staje się jej celem w życiu i oczywiście lata 2000 i 2005 to uczęszczanie oczywiście na uczelnię wrocławską, to Wydział Malarstwa i Rzeźby, tam pracuje bardzo intensywnie, proszę Państwa, u profesora Andrzeja Dobrzenieckiego robi dyplom, a praca dyplomowa to wszystko o ogrodzie, proszę Państwa, prawie wszystko, bo idea ogrodu w sztuce, no to jest coś, co będzie kontynuowała. Znalazł się piękny cykl zatytułowany Pranie, a mnie się, przepraszam za tę bardzo osobistą tutaj wypowiedź, bardzo skojarzyły się te prace, proszę Państwa, tak świetnie dobrane z cyklem prac tych z Edenu. Eden, ogród, raj, to przecież od nagości zaczęło się wszystko w raju i tak pięknie tymi sukniami prababci, które tutaj powieszone do, wyprane i powieszone, tak by można było te piękne damy nagie przystroić. Następny cykl to właśnie cykl ściśle związany z tytułem Kwiat dla mnie, proszę Państwa, i te mniejsze prace, gdzie ulotność, nimf, nagości, nagich dziewcząt i do tego kwiatów tak pięknie powiązała. Pani zafascynowana wręcz, moim skromnym zdaniem jest tematem ogrodu i bardzo konsekwentnie od czasów dyplomu prowadzi o takim tytule swoje działania i przygotowuje pracę. Pani pracuje praktycznie od czasów studenckich, bo 2003 rok to rok jeszcze, kiedy jest na studiach. I pozwoliłam sobie przeczytać, że praktycznie od czasów studenckich do tej pory co roku co najmniej kilka wystaw, albo indywidualnych, albo udziałów zbiorowych, albo proszę Państwa przygotowanie wspólnie lub indywidualnie różnych instalacji, bo Pani się w tym specjalizuje w przestrzeni wolnych, w plenerze, a Wrocław jest w tym zakresie miastem urokliwym i tych miejsc specjalnych, gdzie instalacje takie można prowadzić jest bardzo wiele i Pani poświęciła tej sprawie bardzo wiele uwagi. Festiwale i wystawy to cykl na dwie strony w katalogu, proszę uprzejmie zapoznać się z tym faktem, ale nie mogę ominąć jeszcze jednej sprawy. Dla Pani dalsze rozwijanie i szkolenie to rzecz bardzo ważna. Wyczuwam, że może ważniejsza niż nawet jakiś związek z konkretną pracą w jakimś miejscu, w jakiejś instytucji, bo proszę Państwa, Międzynarodowa Akademia Pantomimy, więc w tym się również specjalizowała. Jeżeli powiem, że pojechała do Francji i warsztaty teatralne, Komedia dell'Arte a Avignon we Francji zainteresowała Panią i tam również zdobywała wiedzę, jeżeli powiem, że były warsztaty tańca japońskiego, to już nic dodać, nic ująć. Wszechstronne zainteresowania, przygotowanie i bardzo, bardzo przyspieszony, bym tak nawet powiedziała, rozwój artystyczny w tym zakresie, wszechstronny czy wielostronny. Dziękuję serdecznie, poproszę Panią indywidualnie jeszcze w pierwszej osobie powiedzieć o tym, co Pani robi, a Państwa poproszę o bardzo uważne przeczytanie dwóch recenzji wybitnych historyków sztuki, które na temat twórczości Pani artystycznej powstały w czasopismach specjalistycznych artystycznych. Myśmy sobie pozwolili zacytować Panią Zofię Gerhardt i Panią Gabrielę Dragun. Nie wiem, co jeszcze mogłabym dodać. Mam nadzieję, że moje prace tu będą broniły mojej osoby dzisiaj.
i wypowiadały się. Nie chciałabym tutaj za dużo mówić. Może to, że bardzo lubię robić wystawy w miejscach mi nieobojętnych, jakim stał się ten Dom Kultury, gdzie już znam wiele osób tutaj i te przestrzenie i bardzo takie przychylne, przyjazne i otwarte miejsce. Takim elementem wspólnym łączący wszystkie moje cykle prac są takie osobiste poszukiwania. Czy cykl Kwiat dla mnie, czy pranie, czy spotkanie z prababką jest zawsze odniesieniem się do tego, czego szukam przez takie wspólne archetypy czy symbole do takich moich osobistych doświadczeń, czy tego, co aktualnie w życiu przeżywam. I to jest też szukanie tożsamości poprzez wzory, poprzez zderzenie innych kultur, tak? Szukanie takich wspólnych elementów, tego też, co kobiece, ale tego też, co bliskie nam ludziom, jak ubranie, jak tożsamość, jak identyfikowanie się. Technika to też był taki proces osobistych poszukiwań, ponieważ w pewnym momencie miałam takie odczucie niechęci malowania na krośnie, na płótnie, na czymś takim bardzo takim prostym, naciągniętym. I ściągnęłam jakby skros na materiał, miałam ochotę się nim owinąć. To było takie pierwsze odczucie, że chciałam, żeby to było coś, co jest blisko mojego ciała. I postanowiłam malować na tych materiałach, żeby one były cały czas miękkie w dotyku, żeby były przyjemne, żeby to nie była olejna farba, która je usztywnia. Chciałam, żeby to było coś takiego zwiewnego też zarazem. I w ten sposób zaczęłam zgłębiać technikę. Nauczyłam się techniki malowania bezpośrednio na materiale, żeby te farby były i trwałe, i nasycone, i bardzo takie intensywne w kolorze. Nauczyłam się tej techniki u profesora Sadleja w Poznaniu, gdzie specjalnie jeździłam. Sama gotuję te farby, ważę według jakiejś receptury, nanosząc też różne i rysunki, czy kolaże, też grafiki. Mam swoje metody nanoszenia na płótno różnych elementów. Idea ogrodu jest mi bardzo bliska od 6 lat i kontynuuję to w bardzo różny sposób, bo na przykład także w instalacjach, które tworzę. Te instalacje są tworzeniem takiej enklawy. Dla mnie ogród jest takim miejscem enklawy, wytchnienia, gdzie można oderwać się od zmartwień, od trosk. I to jest takie miejsce wymarzone, wyśnione, tego, czego brakuje mi w życiu, może też innym ludziom, może przez to mogą poczuć się czy bliżej siebie, czy bliżej tego wymarzonego raju, tego swojego miejsca. I to jest takie chęć spełnienia takiego marzenia. Cały czas działam w różnych sferach artystycznych, także próbuję przenieść swoje idee w sztuce do teatru, czy też wyrażam się przez performance. Jest to takie bardzo przekraczające wydarzenie dla mnie, ponieważ tam, gdzie maluję, gdzie jestem sama ze sobą, z płótnem, to jest bardzo taka bezpieczna sytuacja i jestem sobie, próbuję, nikt mnie nie podgląda, jest i wchodzę cała w to, tak? I jak w momencie, kiedy wystawiam się jakby z siebie na kontakt z publicznością, z widzem i ten proces odbywa się, ta twórczość to jest to proces, który się odbywa przy udziale świadków również, jest dużym wyzwaniem i możliwością też przekroczenia czegoś i przenoszenia tych wewnętrznych obrazów na świat taki właśnie bliżej teatru jest dla mnie fascynujące. No i ideą taką jest właśnie ujawnianie tych obrazów w przestrzeni też, za pomocą ludzkiego ciała, stwarzanie specjalnej scenografii do tego. Scenografia stwarza inne wyzwania. Powinno być to użyteczne, a nie tylko wizualne. Tak zbudować tą scenografię, żeby ona była z treścią spektaklu kompatybilna i z tym, co chcę,
z wszystkimi elementami. I to jest też jeszcze inne myślenie, żeby ona żyła spektaklem, żeby nie przytłaczała tego spektaklu. Takim spektaklem, którym miałam dużą wolność wypowiedzi i też jest bardzo bliskie mojemu sercu, jest projekt, który stworzyłam z Jankiem Kochanowskim, Last Minute, gdzie mogłam właśnie pokazać taką przestrzeń, przez to, że budowaliśmy od początku to razem, mogłam właśnie uwolnić te emocje, ukazać i kolor, i to, co jest dla mnie ważne też, że to zaczęło ze sobą współgrać i było to bardzo ciekawe dla mnie wyzwanie też.